Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam was na First Looka, najnowszego rozszerzenia do The Sims 4, rozszerzenia Rancho. W sumie to nie tyle będzie First Look, co po prostu będzie gameplay, gdzie będziemy sobie pogrywać w najnowsze rozszerzenie, tylko i wyłącznie je i podstawę i będziemy sobie wszystko poznawać. Ja już przygotowałam dom, przygotowałam simkę, zaraz wam wszystko pokażę, a resztę rzeczy będziemy sobie razem poznawać. Ja jeszcze nie wiem co i jak, nie grałam, więc będziecie widzieć moje pierwsze wrażenie. Dziękuję bardzo EA za wcześniejszy dostęp do gry, bo dostałam go w ramach programu EA Creator Network. I cóż, no zaczynamy chyba, nie? Zaczynamy. A, wiem co chciałam wam jeszcze powiedzieć. Przypominam, że jest to wersja bez modów. Nie można tutaj mieć modów, więc jeśli widzicie gdzieś mody, to nie wiem jak to robicie, bo w grze nie są mody obsługiwane. W tej wersji przynajmniej. I kolejną charakterystyczną rzeczą dla tej wersji jest to, że tutaj cały czas miga mój Origin ID i no po prostu będziecie go widzieć, bo to charakteryzuje te wcześniejsze dostępy. Słuchajcie, zawsze jak odpalam rozszerzenie w tej wersji, to mam tutaj takie informacje, jak witaj w The Sims 4 Rancho i właśnie, to jest klasyczne w sumie dla wszystkich rozszerzeń, że mamy tutaj ekran, możemy sobie zmieniać te zdjęcia, zobaczyć co jest w danym rozszerzeniu, no i mamy taki skrót tego, co możemy tutaj odnaleźć. I mamy między innymi to, że możemy posiadać i szkolić konie. Personalizuj swoich kopytnych przyjaciół w trybie stwórz Sima lub zdobywaj nowe konie, ratując je, kupując bądź hodując. Rozwijaj umiejętności jazdy konnej i trenuj konie w zakresie temperamentu, zwinności i skoków, by mogły rywalizować w centrum jeździeckim. To jest centrum jeździeckie, podejrzewam. Buduj więź ze swoimi zwierzętami, wypełnij swoje rancho uroczymi miniaturowymi kuskami i owieczkami. Zaproś sąsiadów, niech zobaczą jakie są słodkie, wyhoduj młode, które wyrosną na czempionów oraz będą ci towarzyszyć przez całe życie. Wiedź dobre życie na ranczu, możesz całymi dniami zadbać o zadowolenie i czystość swoich zwierząt. Dbać, a nie zadbać. Zbierać trawę preriową, by je nakarmić, zgarniać obornik przydatny do nawożenia roślin, czy produkować własny nektar. A wszystko to na zaprojektowanym przez siebie ranczu. Dołącz do aktywnej społeczności. Na kasztanowym grzbiecie kwitnie życie towarzyskie. Simowie mogą wybierać się do miasta na spotkanie w barze z przyjaciółmi, szaleć na parkiecie lub trenować w centrum jeździeckim. Mogą też urządzać plenerowe przyjęcia lub tańce i zatrudniać do pomocy robotnika. Także to jest mega fajne, jeżeli chodzi o tego robotnika, bo tak się bałam, że jak dojdzie do tego wiejska sielanka i tyle tych zwierząt, to będzie problem z tym, żeby w ogóle sobie rozegrać wszystko. Ale my sobie wznawiamy moją rozgrywkę i zaraz poznacie moją simkę. Tutaj na pewno pojawią się pytania o kolory w grze. Od razu wam mówię, że ja mam tutaj G-Shade'a wgranego, bo ja po prostu bardzo lubię G-Shade'a, więc tak jest to. I to jest ten filtr aktualnie. I witam was na moim dzidziusiowym ranczu. Tak to nazywam, bo to jest bardzo mały domek, ale nie chciałam budować dużego, dlatego że bardzo chciałam sobie zaoszczędzić przestrzeń, gdyż marzy mi się posiadać tutaj własne jeszcze rośliny, szklarnię jakoś dużo, marzy mi się też posiadać bydło, marzy mi się posiadać kurki, więc musiałam zaoszczędzić miejsca. Poza tym ja nie chciałam czegoś dużego, bo gram sobie tak naprawdę tylko i wyłącznie jedną simką. Ten dom nie jest też chyba do końca umeblowany, ale szczerze już nie mogłam się doczekać, żeby nagrać jakiś odcinek z tego, więc no dom nie jest może jakiś super fascynujący. Prezentuje się tak. Prezentuje się tak, moi drodzy. Właśnie, w ten sposób. I tutaj mamy stajnię i tutaj mamy miejsce do tworzenia nektaru, więc wszystko będziemy sobie ogarniać. I ja nie chciałam też robić sobie nie wiadomo jak dużego kodu na pieniądze, no bo ja, jak wiecie, nie lubię. Muszę mieć coś takiego, że muszę gdzieś jeszcze coś umeblować. Także dom jest bardzo prosty w porównaniu z tym, co znajdziemy tutaj, jeśli chodzi o budowlę, to bardzo, wydaje mi się, słabo wypada, ale osobiście uważam, że jest dobry. I zapraszam was do środka mojego domu. Tutaj jest dużo obiektów też z debuga, między innymi ta ciężarówka, samochodzik, w ogóle belli z zmierzchu. Wstawiłam sobie tutaj taki stawek i w ogóle, więc zaraz to wszystko zobaczycie, ale lecimy do środka, bo ja bardzo lubię ten dom. W sensie jest bardzo taki drewniany i ciepły. Jak widzicie, mamy tutaj wiatrołap z takim tutaj czymś. Mamy tutaj bardzo dużo drewna. Tu jest taki mały gabinet, głównie składa się on tylko i wyłącznie z biurka, sztalugi, ale w domyśle jeszcze będzie coś więcej. Tutaj mamy sypialnię taką drewnianą i te meble, to jest taki 2000 rok, że szok. W ogóle te meble możecie dzięki temu, że umeblowałam już ten dom, zobaczyć w pełnej okazałości właśnie tutaj w tym domu. I wydaje mi się, że to jest nawet lepiej niż taki przegląd osobny zrobić, ale ja wam osobno jeszcze te rzeczy wyciągnę i pokomentuję i powiem, co o nich sądzę. Także tak, to biurko jest piękne moim zdaniem. Piękne jest to, że one są takie obdrapane, te meble.
meble, więc nawet jeżeli coś nie będzie w temacie rancha, jeżeli chodzi o dom, w sensie dom, wasze przyszłe domy, to można to wykorzystać, jest dosyć uniwersalne to. Lecimy sobie dalej, to jest piękne. Tutaj mamy dużo wersji kolorystycznych tego obrazu, rzeźby, w sumie nie wiem co to do końca jest. I lecimy sobie dalej, lecimy sobie do mojego ulubionego pomieszczenia, czyli łazienki. Nie wiem jak długo mnie oglądacie, czy w ogóle jesteście tutaj pierwszy raz, ale jeżeli jesteście pierwszy raz, to wam tylko powiem, że te kafelki to jest coś, co bardzo mi się podobało, ale absolutnie z niczym nigdy nie mogłam połączyć. Ze wszystkim mi się gryzło, no nie było jakiegoś vibe'u takiego pięknego, a ja jestem w nich zakochana. Uważam, są prześliczne, takie vintage, takie starodawne, no po prostu są piękne i te kolory, ten zielony z tym czerwonym wygląda cudownie i wreszcie teraz, kiedy mamy rozszerzenie ranchu, mogłam to z czymś połączyć i połączyłam to z tym drewnem i w ogóle te drewniane rzeczy tutaj z tymi kafelkami są po prostu cudowne. Sorry, ja się ekscytuję tym domem, bo no trochę go budowałam. A muszę was oprowadzić, żebyście wiedzieli, w czym będziemy grać. No i tutaj mamy wannę, mamy tutaj tę półeczkę. Jak powiem to pokazać, żebyście może na tabie wszystko dobrze widzieli. W dodatku dochodzi też taki prysznic. On jest bardzo duży. Ja go musiałam na alcie tutaj ustawiać, a i tak on mi się teoretycznie wbija tutaj w ścianę, widzicie? Ale jest strasznie duży, a jak nie był na alcie, to wbijał się w drzwi, więc z dwojga zagowolałam, żeby się wbijał w ścianę i dziwnie wyglądał, tak jak popatrzymy sobie od góry, nie? Niż inaczej. No i do tego mamy właśnie te wannę, te kafelki. Z toaletą miałam problem, bo wydaje mi się, że w rozszerzeniach jest lepsza toaleta, bardziej z taką drewnianą klapką, ale to jeszcze będę musiała zweryfikować. No i tutaj mamy oczywiście to lustro z tą tutaj umywalką. Co jest na plus w dodatkach, to jest to, że słocze tych wszystkich mebli są teraz doparacowane, czyli faktycznie drewno ma jeden kolor właściwie w każdym dodatku, więc można to potem fajnie połączyć. Lecimy sobie dalej, bo to jest kolejne pomieszczenie, które bardzo lubię i to jest ta drewniana kuchnia. Tutaj mamy taki blat roboczy, mamy tutaj jakieś pierdoły i w ogóle te meble dają taki klimat trochę tekstury mebli alfa. W sensie to drewno, jest bardzo takie drewniane drewno, nie jest takie sztuczne. Bardzo mi się to osobiście podoba i ja nie jestem zwolenniczką takich drewnianych domów mocno, ale powiem wam, że tutaj jestem tym mocno zaskoczona i ten dom śmiało mógłby być też takim domem, który się wynajmie Simom gdzieś, nie wiem, na jakieś wczasy dodatkowe, także tak to wygląda. I tutaj mamy kamienną podłogę, bo kamień w takich domach dla mnie to jest po prostu must have. Tutaj jest kącik czytelniczy i macie fotel, w którym się zakochałam. On ma tak piękne słocze, że to jest szok w ogóle. Ja wam to pokażę. No po prostu jest cudowny. Cudowny, piękny. I super fajnie to się prezentuje z tymi zasłonami. I jeżeli ciągle mówię super fajnie, to was przepraszam, ale naprawdę, no jakość tych mebli, w sensie one stylem są bardzo mi dalekie, bo ja nie lubię takiego stylu. Ja w ogóle nie lubię rancha i cały ten dodatek, ja jak się dowiedziałam, że to będzie rancho, to miałam takie, o mój Boże, rancho, konie, kowboje. To jest coś, przed czym ja uciekam i naprawdę nope. Ale te meble. I znowu te meble. Te meble zawsze mogą powodować, że człowiek zdania zmienia. Nie wiem jak rozgrywka, to dowiemy się za chwilę, ale te meble, no jestem zakochana w tych kanapach też. One mają też takie bardziej neutralne słocze, nie tylko takie super drewniane, więc spokojnie. Jeżeli też nie jesteście zwolennikami takich rzeczy, to tutaj widzicie? Prezentuje się to mniej więcej tak. Zresztą zaraz ja wam to wszystko... O, chwila, bo mi się wydaje... Okej, teraz będzie lepiej, że na nagraniu po prostu mogło być za głośno na początku. I wydaje mi się, że te meble można też tak sobie normalnie zastosować w domach. I pokażę wam to jeszcze w oryginalnych kolorach z gry, żebyście mieli świadomość, bo ja tutaj mam filtry, ale jak ktoś nie korzysta z reshade'a, no to wiadomo, ma bardziej taki zielonkawy odcień gry, czyli ten taki oryginalny. A w oryginalnym też myślę wygląda to całkiem spoko, więc... Dla mnie to nie robi właściwie żadnej różnicy, co kto woli, kto jakie filtry woli, takie sobie stosuje albo ich nie stosuje, w zależności. Na pewno klimat wciąż jest takiego drewnianego, zakurzonego domu, więc no jest spoko. Może mój nie jest bardzo taki rancherski, taki kowbojski, ale jak mówiłam, ja nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem tego. Także tak by się to prezentowało bez filtru, a ja sobie wracam do tej mojej wersji i z nią sobie zostaniemy. Tak, z nią sobie zostaniemy. Lecimy sobie teraz do miejsca dla koni. Wydaje mi się, że one są za małe, te boksy. Ale na swoje usprawiedliwienie mam to, że ja się nie znam na koniach, ja się koni boję. Naprawdę.
Do niedawna się krów jeszcze strasznie bała. Ale chyba konie bardziej mnie przerażają. Po prostu ja wiem, że to może być dla was głupie. No, ale zrobiłam im jakieś takie boksy i tutaj mamy naszego konia Płotkę. Tak, Płotkę. Zaraz przejdę do tego, o co chodzi z tą Płotką. I tutaj mamy miejsce, w którym będziemy sobie mogli ogarniać wina. Tutaj mamy z Debuga te wino, więc ono jest tylko i wyłącznie takie wino, te winogrona, one są tylko i wyłącznie takie ozdobne, natomiast tutaj będziemy sobie sadzić prawdziwe. No i tu mamy miejsce dla naszego konika i nasz konik Płotka jest tutaj. Moja Płotka jest czarna, bo moja Płotka w Wiedźminie też jest czarna, bo dostałam z Nilfgaardu ją, więc jest czarna. Natomiast przejdziemy może sobie teraz do Simki i ją też wam pokażę. Nazywa się Jasmine, no nazwisko ma Nowa, bo bardzo oryginalnie nie wiedziałam właśnie jak ją nazwać, więc stwierdziłam, że Nowa, bo nowa Simka. I jest rudowłosą dziewczyną z brązowymi oczami i piegami. Bardzo takie moje rysy Simów, bardzo. No i ma tutaj taki zestaw. Ona ma kilka zestawów, więc przy okazji zobaczycie sobie, jakie mniej więcej tutaj możecie, jakich mniej więcej ubrań możecie się tutaj spodziewać. Tu macie dwójkę, tu macie trójkę, tu macie czwórkę. Takie typowo kowbojskie, no nie jest to znowu mój styl. Natomiast nie powiem, że one są źle wykonane. Mogę je, nie wiem, ocenić, że no, to bym ubrała w sumie, takie rzeczy lubię. Ale reszta dzwony takie kowbojskie z takimi paskami to totalnie dla... O Jezu, nigdy bym takiej spodni nie ubrała. Ale to jest kwestia gustu, jakiegoś tam stylu, lubicie, nie lubicie, wiecie, ciężko jest oceniać styl. Samo wykonanie na pewno jest bardzo ładne, oprócz tutaj tych detali takich spłaszczonych. Chociaż taka kartka jest okej, tylko te frędzle są spłaszczone niestety. I ten pasek jest spłaszczony. Mogłyby nie być, ale do takich rzeczy będę się przypierdzielać na osobnych filmach, gdzie ocenię właśnie kas i ocenię sobie same ubrania. O, tutaj w stroju na ciepłą pogodę mamy dwie wersje. Ta bluzka mi się bardzo podobała, bo ja bardzo lubię bandanki. No, mam do nich sentyment olbrzymi, bo często w nich chodziłam kiedyś. Jeśli chodzi o cechy, no to ona jest tutaj koniarą, jest rancherką, jest smakoszką oraz chce być mistrzynią jeździectwa, czyli tak się prezentuje Jasmine. A jeśli chodzi o Płotkę, to Płotka jest tutaj koniem fryzyjskim. Jest czarna, bo jest przepiękna. Czarna, wzięłam czarną. I te włosy takie, takie błyszczące, lśniące. No piękny konik. Koni jest ogólnie też bardzo dużo wraz. Ale to jak mówię, to wszystko będziecie mieć na osobnym materiale, więc tutaj tylko wam pokazuję bohaterów naszego gameplaya. Nie wiem co wam pierwsze puszczę, czy puszczę wam pierwszą właśnie tę rozgrywkę, czy pierwszy puszczę wam jakiś tam przegląd rzeczy. Nie wiem, naprawdę nie wiem, więc... No, to będzie ciekawe, jak to wszystko ułożę. A propos Płotki i Wiedźmina, Rancho też możecie sobie nazwać i moje na Rancho nazywa się bardzo ładnie. No, także witam was w Rancho Lambert ty. No, i witam was z naszą Płotką. Cześć Płotka, cześć koniku, wymasuj szyję. A coś to taka wściekła Płotka? Płotka, ogarnij się! Idziemy cię poklepać coś tam i zobaczyć, jakie my mamy pragnienia. Weź udział w konkursie jazdy konnej w kategorii mistrzowskiej. No, chyba trochę przeginasz. Uzupełnij paśnik dla zwierząt. Zaraz to zrobimy, Jasmine. Tylko idź sobie, pobiegnij do naszej Płoteczki. Przywitaj się z nią w ogóle, powiedz jej. Elo, Płotka! Cześć, Płotka! Płotek, Płotek, głasku, głasku. Uzupełnij paśnik dla zwierząt. Musimy się stosować do tego wszystkiego, co ona tutaj chce. Więc lecimy. No jeden jest uzupełniony. Chodź, uzupełnij, żebyśmy mieli dodatkową rzecz. Będziemy po prostu je spełniać tutaj aspiracje. Będziemy wiedzieć, co i jak. Zbierz trawę preriową. No to lecimy zebrać. To jest ta trawa preriowa, więc wykop, zbierz trawę. Nie wiem, ile ona rośnie. Ale się na pewno dowiemy. Płotka, czy ty sobie zjesz? Zjedz sobie Płotka. Ciekawe jestem, ile osób będzie mieć konia imieniem Płotka. Ja jestem taka dziwna. To czy może być, bo ja akurat jak budowałam ten dom, to właśnie chyba, czy ten dom, no akurat miałam oglądać, grać miałam Wiedźmina. Grać, ponieważ ja jeszcze nie przeszłam całego i gdzieś tam w Tucson jeszcze utknęłam, więc tak było. Osiągnij 10 poziom umiejętności jazdy o nie, Płotek śpi! Ja pewnie będę Płotek na to mówić. Bo zawsze w grze mówiłam na to nie Płotka, tylko Płotek, więc od razu też was uprzedzam, że mogę tak zmieniać.
Mistrzyni jeździectwa. Tu jest tylko jedna wersja tego, czyli musimy po prostu wszystko od razu tutaj zrobić. Zdobądź dowolne miejsce w czempionacie. Przyszedł czas, aby podjąć najważniejsze wyzwanie i wziąć udział w konkursie jazdy konnej w kategorii mistrzowskiej. Ale ja nie mam chyba umiejętności jazdy konnej żadnej, więc jak ja mogę wziąć udział w jeździe konnej w kategorii mistrzowskiej, jak ja żadnych zdolności nie mam mistrzowskich, końskich, jazdowych, więc o co chodzi? Energia wspaniale. Płotka, weź się obudź, bo ja bym chciała pojeździć i żeby widzowie widzieli jazdę konną i ogólnie. Ten dom będzie dla was udostępniony w tej wersji, tak jak widzicie tutaj. Bo to, co ja później będę dokładać, to sobie będę później dokładać, bo prawdopodobnie coś tam sobie jeszcze pogram w to. Zobaczę, nie wiem, zresztą zobaczę, ile będzie z tego jakichś odcinków. Na pewno będę chciała sobie to wyedytować tak o, po prostu. Powiedz dowcip, debatuj nad życiem w symulacji, nakarm z ręki, wyczyść kopyta, opieka nad koniem, wyczyść, wyszczotkuj, nakarm z ręki, zawołaj konia, zmień strój. Wybierz się na przejażdżkę. Jak my mamy tutaj z tego skorzystać? Bo ja bym chciała... No właśnie. Ja bym chciała to zrobić. Ćwicz podstawowe skoki. Jasmine musi siedzieć na koniu. Więc wybierz się na przejażdżkę. Spokojną przejażdżkę. W sumie tak możemy to zrobić. Konik się zmienił. Jasmine w niego weszła. Jasmine, skakuj. I co teraz się będzie działo? O, cię wychrzaniła ta klacz. Płotek podrap po szyi, co ty wyprawiasz? Płotek, my chcemy się przejechać na tobie. Przecież lubimy się. Płotka pogodna jest. Aha. Cofamy. Zdobyta wytrzymałość. Nowo wypracowana wytrzymałość sprawi, że płotka będzie sobie lepiej radzić ze zmęczeniem. W miarę rozwoju umiejętności płotka uzyska również lepsze rezultaty podczas wykonywania prac społecznych oraz takich aktywności jak rajd długodystansowy, skok przez przeszkody czy czempionat. Aby śledzić postępy rozwoju umiejętności klaczy imieniem płotka, wybierz opcję otwórz profil w panelu związków. Lecimy, moi drodzy, z jazdą konną. Widzę, że jeździmy właściwie w kółko? W sensie nie, dobra, wyjechaliśmy z naszego rancha. Lambert, Lambert, ty. Uwielbiam ten tekst. I gdzieś idziemy, widzę przed siebie, tylko ten płotek taki trochę jest powolny. Wiesz co, kochana, zrobimy tak. Zrobimy, wybierz się na przejażdżkę, na energiczną przejażdżkę, bo jednak płotek za wolno biegnie. Płotek daje szczadu. O, i to jest idealne. Widzę, że mojej simce niekoniecznie się to podoba. Płotek! Ty draniu. Tylko mnie nie zrzuć. A to jakaś smutna koleżanka, Marisa, sąsiadka. Może dlatego smutna, że jej nie wpuszczamy. A tu mamy... Zachowuj się przyjaźnie wobec zwierząt hodowlanych, cecha ranczerka. Ale my nie mamy zwierząt hodowlanych, więc będziemy musieli je dopiero sobie zakupić. O nie, mamy ludzi pod domem. Kowbojskie przywitanie, wiesz co? Może powinniśmy się kowbojsko z nimi przywitać. Płotka, czy wrócisz tam, żebyśmy się mogli kowbojsko przywitać? Oni mi pod domem stoją, a ja z nimi nie rozmawiam. Witaj w naszej okolicy. No ja też witam. O nie, to on do nas idzie. Przykłusuj, przygalopuj tutaj. Idź galopować. Ja nie mogę. Galopuj, galopuj, ponieważ my się chcemy przywitać jednak z tymi sąsiadami. Chodź, chodź, przygalopuj tutaj. Trochę średnio się lubimy. Idź tutaj. I ja chcę przyjazne powitanie. Zaproś sąsiadów. Znaczy, ta sąsiadka jest dziwna, ale tutaj mamy chyba fajnych... A ten sąsiad mi się podoba. Wygląda jak jakiś ten rdzenny mieszkaniec Ameryki. Tak, już się nie mówi Indianin.
rdzenny mieszkaniec Ameryki. Tak? Chyba tak. Z tego, co kojarzę. Więc chodź tutaj, zejdź z płotki. Przywitamy się z nimi. Czy ty masz żonę? Nie miej żony, bo fajnie wyglądasz. Oho, usiadł sobie, zaproś sąsiadów. Przywitaj. Płotek zrobił kupę! Jeszcze raz przypominam, ja po prostu mam takie przyzwyczajenie, że w Wiedźminie mówię na płotkę płotek. Więc tak to już jest. O! Chlebek kowbojski! Nie mamy ciasta owocowego. Zawołaj na posiłek. Zjedzcie sobie wszyscy chlebek kowbojski. Poczęstujcie się, a ja się panem Amberem zajmę. Przyjazne powitanie. Czy jesteś singlem, Amber? Czy masz żonę? Chodźcie, chodźcie, wbijajcie do mnie. Witajcie u mnie na chacie. Mam bardzo fajną chatę. Jeszcze tutaj mamy takie mini pięterko, ale jest niezrobione. Miło mi was wszystkich poznać. Zapytaj o społeczność. Zapytaj o społeczność. O możliwość zdobycia konia. Zapytaj o zawód. Tablica głosowań. Możesz dowiedzieć się więcej o społeczności, korzystając z tablicy głosowań. Możesz też zakupić taką tablicę do swojego domu. Pokaż tablicę. Gdzie ta tablica? Że Roberto pracuje jako tajemniczy cowboy o nazwie Tajemnicze Rancho. Tak? Podejmij karierę? To ja chyba tak nie chcę. No ale dobra, już niech na razie tak zostanie. Zaraz się dowiemy co jak. Sprawdź jak się ma Umber. I sprzątnij tutaj. A ty to kto? Ona mnie usłyszała! To jest chyba jego żona, co? Jakaś Juniper. O dobra, Juniper, chodź. Przyjazne powitanie z tobą. Kurde, ma żonę, a taki fajny. O nie, dobrze, może kogoś... Uuu, tak, 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 podoba mi się twój temat rozmów. Podoba mi się twój temat rozmów. Chodź, przywitaj tę żonę. Su-su! Rozwala mnie, że... Gdzieś tam na tym streamie mówili suli-suli chyba i jej. Ja sobie myślę, co oni mi robią z moim sul-sul, to żadne suli-suli. A gdzie jest płotka? Dobra, płotka się bawi. My sobie skorzystamy. I idziemy sobie może ogarnąć temat tych kózek małych, nie? Przydziel legowisko. I tutaj przydzielimy płotce to legowisko. Na giełdę zwierząt gospodarskich. Kozy miniaturki i owce miniaturki. Joj! Biała koza miniaturka, brązowa koza. Mnie nie interesują raczej owce. Ja jestem team kozy. Pomarańczowa. One są różowe? Strzyc można je, ale ja chcę moja... Można dojść raz dziennie. Ja bym chciała kozę miniaturkę. A najładniejsza koza miniaturka to jest chyba czarna. I no, owce też warto by było sprawdzić. Ale owce też bym wolała raczej w takim naturalnym kolorze. No nie wiem, czy one mogą sobie razem tutaj żyć? Zakupione nowe zwierzę, znajdziesz je w wyposażeniu twojej singi. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o kozach i owcach miniaturkach. Oczywiście, że chcę. Kozy miniaturki i owce miniaturki świetnie odnajdą się na twoim ranczu. Możesz je kupić korzystając z opcji zadzwoń na giełdę zwierząt gospodarskich sekcji dom w telefonie. Za pośrednictwem ranczerskiej tablicy głosowań przez paśnik dla zwierząt daj siana w sklepie skarby i snopki w Nowej Apalosie. To pewnie jakoś tak ładniej trzeba przeczytać po angielsku, ale ja tego nie zrobiłam. Owcom i kozom miniaturkom trzeba zapewnić jedzenie i uwagę, a także dbać o ich higienę, żeby były zadowolone. Im szczęśliwsze będą, tym więcej zarobisz na wełnie i mleku. Znajdź kursorem na zwierzę, aby sprawdzić stan jego potrzeb oraz inne informacje, na przykład zadowolenie i wiek. Głód. Jeżeli chcesz nakarmić zwierzęta gospodarskie, kup paśnik dla zwierząt, daj siana w trybie budowania albo własnoręcznie podsuń im butelkę. Przy okazji wzbogać także okolice o trawę preriową, by twoi milusińscy mogli pogryźć co nieco na własne kopyty.
Higiena, szczotku i sierść zwierząt, by były czyste. Uwaga, owce i kozy miniaturki to zwierzęta towarzyskie, więc od czasu do czasu z nimi porozmawiaj, bo je pogłaś. Przy udanej interakcji inne owce i kozy miniaturki również to zauważą i poczują się docenione. Owce i kozy miniaturki to wyjątkowo urocze towarzysze każdego ranchera. Owce miniaturki można strzyc, a kozy miniaturki doić raz dziennie. Im bardziej będą ci ufać, tym chętniej pomogą w ogrodzie, a nawet poprawią ci humor. Owce i kozy miniaturki, które zbyt długo czują się nieszczęśliwe, będą uciekać na bardziej zielone pastwiska. O nic się jednak nie martw, dadzą ci jeszcze jedną szansę i zostaną, jeśli lepiej się nimi zaopiekujesz. Jeśli masz problemy z opieką nad zwierzętami, zatrudnij do pomocy rancherskiego robotnika. Życie to rzecz cenna, acz ulotna. Owce i kozy miniaturki umierają ze starości, gdy przychodzi na nie pora. Jeżeli nie czujesz się na siłach, by żegnać się ze swoim zwierzęcym przyjaciółmi, otwórz w menu opcję gry, wybierz kategorię rozgrywka i wyłącz opcję starzenia się zwierząt. Wtedy nie będzie mowy o żadnych rozstaniach. A ja chcę umieścić w świecie. Pokaż mi kozę. Gdzie ona jest? Jest! Mamy kozę! I sąsiadkę, której chciałyśmy wyrwać męża. O nie! Cześć, kuzko! O, jaki słodziak z ciebie! Umyśl w świecie jeszcze owce. Co ty robisz? O, jest! Interakcje społeczne, zapytaj jakoś wełny. Ale to one sobie tak tutaj żyją i co w związku z tym? I nic? Schowaj do wyposażenia, sprzątnij odchody. A! Gdzie są te kozy później? Co my tutaj mamy? Koński obornik doskonałej jakości, siano z trawy preriowej oraz cytryna. Ciekawe, nie powiem, ale ja muszę tutaj wrzucić... to też jest ciekawe. Ja muszę tutaj wrzucić kosz. My na pewno chcemy mieć kosz na śmieci i na tego typu rzeczy. Potrzebujemy tego, więc niech będzie sobie stał tutaj. Sprzątnij odchody. Ale nie wiem, gdzie jest teraz... czarna koza. Aha, ona się tutaj plącze. No to niedobrze. No to gdzie one śpią? One tak sobie po prostu śpią? A Płotka, gdzie jesteś? Płotka, czy możemy na ciebie wsiąść? Wybierz się na przejażdżkę, na energiczną przejażdżkę chcemy się wybrać. I właściwie jeszcze jest jedna rzecz, którą chciałabym zobaczyć. Może nie tyle energiczną, co ćwicz podstawowe skoki z Płotką. Tylko Płotka, wiesz, nie wywal nas. Płotka! Zdobyta umiejętność skakania, nowo wypracowana umiejętność skoków sprawi, że Płotka będzie lepiej radzić sobie podczas skoków przez przeszkody. Że najpierw powinniśmy się nauczyć na Płotce śmigać, nie? Czy jest tutaj coś, co możemy odwiedzić? O, tutaj możemy skakać przez przeszkody. A tu jest czyjś dom. Dobra, tutaj mamy też czyjś dom. Mówiłam wam o tym, że te domy są piękne, nie? Ten jest naprawdę przepiękny. W ogóle wszystkie są tutaj cudne. Oho! Pająk Wilson. Kim jest Pająk Wilson? Ale się dziwnie nazywasz. A ty? Dąb. Przyjazne powitanie. Z dębem możesz się przyjaźnie powitać, prawdzie, nie? Co tutaj jest? Treningowa porażka. O, to tak trochę średnio, że ty masz potem interakcję z tym, że masz jakąś treningową porażkę. Ale widzę, że nie tylko my nie potrafimy jeszcze na koniu jeździć.
Wszyscy się dopiero uczymy. Ciekawe, czy te konie będą też w innych otoczeniach. O, zachęć konie do postarania się o potomstwo. O, to ja bym chciała, tylko żeby to zrobić, pragnie posiadać nowe źrebie. Konie nigdy za wiele. Weź w interakcji z posiadanym przez twojego sima koniem i bierz opcję zachęć do postarania się potomstwo z... Opieka nad koniem, wyszczotkuj, wybierz się na przyjażdżkę, przyjazne, zachęć do... Aha, gdy jest z jeźdźcem. Okej. Łotka! Przytulimy cię. Schowaj do wyposażenia, będziemy kupę konia brać. Dosiądź płotkę. I jedziemy do naszej chaty, nie? I bardzo proszę, płotka. Jedziemy tutaj. Przygalopuj tutaj. Dobra, tak szczerze, to już coraz lepiej chyba nam to idzie. Jeszcze nie jest dobrze, ale tragicznie też nie jest. Możemy iść ogarnąć resztę tematów. Czyli płotkę zostawiamy. A tu wypadałoby coś zasiać. Ja cytryny nie chcę, ale chcę hodowli warzyw, owoców. Może gdzieś na mieście będziemy mieć taką rzecz. Nowy dzień, moi drodzy. Trzeba skorzystać, wziąć prysznic, zjemy sobie jakieś śniadanie. Nie wiem, zjedz późne śniadanie jajka na toście, o 11 wstajesz. Super z siebie, ranczerka, muszę przyznać. Wyjątkowo dobra. Ogarniemy temat i pójdziemy do naszych zwierzaków, bo chyba trzeba będzie je tutaj nakarmić. I tutaj wypuścimy sobie czarną, czy w sensie owieczkę, bo owieczka bardzo źle się miała. Więc będziemy musieli ją wypuścić tutaj bardziej w teren przyjaźniejszy. Zapomnieć, że w moim wyposażeniu znajduje się zwierzak, który nie czuje się tam najlepiej. Wypuść go. Zaraz go wypuszczę, tylko sobie zjemy. A, na godzinę będziemy jeszcze jedzenie przygotowywać. O, patrz, jemy sobie tutaj na zewnątrz. Dobrze. I potem, moja droga, sobie tutaj podejdzie. Nie, 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 nie wołaj nikogo. Podejdź tutaj. I tak, lecimy z wyposażeniem i umieścimy w świecie. I tutaj musimy ostrzy. Zaczyna się żadne uczucie nie dorównie temu, które pojawia się, gdy przejść ostatniego poziomu, gdy lubi grać w gry wideo. Nie, ty jesteś rancherką, jakie gry wideo. Opieka, karm z butelki i bardzo proszę jeszcze opieka, wyczyść. A to... Ciebie nakarmimy z ręki sianem też. A jeśli chodzi o ciebie, to będziemy cię doić za Simoleony. O, jakie to jest słodziutkie nawet! Ojo, ja muszę sobie zdjęcie zrobić z tego. No, słodziutko, słodziutko. Przyznam wam, że... Dobrze to wygląda. Zaraz pójdziemy na miasto. Bo jeszcze w tym odcinku dzisiejszym chciałabym pójść na miasto, pooglądać je. Jaka miniaturka. Ojoj, więc lecimy sobie teraz pozwiedzać chyba świat. I tak wygląda, moi drodzy, świat. Mamy tutaj kilka okolic i dosyć dużo działek. My mieszkamy w okolicy Kanionu Jeźdźców, z czuwającym nad nim wiernym kamiennym wierzchowcem, zwanym przez miejscowych Kamienną Kasztanką. Kanion Jeźdźców od zawsze był domem dla pokoleń rancherów i wytwórców nektaru. Otwarta przestrzeń dla zwierząt, idealne warunki do przyrządzania nektaru i przyjaźni sąsiedzi sprawiają, że Kanion Jeźdźców to idealne miejsce dla każdego. I jeśli chodzi o rodziny, to mamy tutaj nektarowy duet, ale tutaj tego mamy naszego pana, który tak bardzo mi się spodobał, że fajnie byłoby go mieć u siebie. Tutaj mamy Sienę i Flapjacka i oni mieszkają w... A w ogóle to jest tak samo się nazywa jak otoczenie chyba z Trójki, nie?
To oaza dla jeźdźców, rancherów i wytwórców nektaru, bez względu na to, czy chcesz wziąć udział w konkursach w centrum jeździeckim, spędzić wieczór na potańcówce, czy też wypić nektar z przyjaciółmi, znajdziesz tu coś dla siebie. Ja bym chciała ten nektar z przyjaciółmi wypić. A tu mamy galopujący wąwóz, jeden z najlepszych regionów do jazdy konno. Wąwóz jest pełen wspaniałych szlaków i oszałamiających widoków. Odkryj cuda wąwozu, oddając cześć szlachetnym koniom, które odeszły z tego świata na spoczynku rumaka. Zwiedzaj niebezpieczne groty strachu lub spędź noc pod gołym niebem w obozowisku. Wierzchołek siodła. Ja chcę tutaj zwiedzić to z płotką. Przez chwilę tu mieszkaliśmy. Kupiłam ten jeden z domków tam, ale stwierdziłam jednak, że on taki średni był. A więc płotku, chodź, nakarm z ręki, dosiądziemy cię, płotku. Wow! W sensie, to otoczenie jest bardzo dla mnie podobne do Strangerville, jak rozwinięcie Strangerville, więc ja to tak średnio z tym. Płotek. I lecimy z... Wybierz się na przejażdżkę, intensywną przejażdżkę. Bo ja chcę, żebyśmy szybko jechali. Żebyśmy wszystko dobrze zwiedzili, żebym ja nie musiała tego na trójce zwiedzać. Drugi poziom temperamentu. Simowie mogą teraz wykonywać z Kleczą o imieniu Płotka interakcje, rozmowy o życiu towarzyskim. Dodatkowe interakcje towarzyskie z Simami i innymi koni mają jeszcze większe szanse na powodzenie. No, intensywna przejażdżka. Lecimy. O Jezu. O Jezu, Jezu. Trzeci poziom wytrzymałości. Simowie mogą teraz wykonywać z Kleczą o imieniu Płotka interakcje, rozmowy o jeździe. Znaczy, ja bym chciała mieć jakąś umiejętność jazdy konno, bo nam to tak średnio idzie, widzę. Byłaby tę kamerę tak, o może tak? Żebyście wszystko dobrze widzieli. Albo no przecież... Mamy jeszcze TV... jeszcze mamy tę wersję do oglądania świata. Shift Tab, jakby ktoś pytał. Przyjechaliśmy dziecko i dorosłego! Tu jakaś pani jest. Ale ja to bardziej chciałam zobaczyć, jak wygląda otoczenie. Dobra, jednak wolę klasyczny widok Simsów. Wybaczcie. Ja, jak mam ten rzut pierwszoosobowy, to od razu mi się niedobrze robi. Trochę mnie denerwuje, że Simowie z innych otoczeń tu przebywają, bo to burzy klimat. W sumie mogłoby być tak, że randomowi raczej tu nie przychodzą. I wiem, że jest na to mod, ale bardziej w grze, żeby to było jakoś ustalone. Już mamy trzeci poziom umiejętności konno. Jasmine może teraz skierować konia do samodzielnego ćwiczenia podstawowych i zaawansowanych skoków przez przeszkody. Przy beczkach Jasmine może także skierować konia do samodzielnego omijania beczek i biegu z omijaniem beczek. Czyli mamy jakieś tam już zdolności, widzę. No nie jest źle, jest naprawdę całkiem okej. To otoczenie. Bardziej myślałam, że ono będzie jak Strangerville wyglądało, ale no ma te same kamienie w tle. Dosłownie te same. No ale klimatem lekko się różni. O, nowa pani Caliente. Katrina Caliente nowa. Dobra. Co tu jest jeszcze? Co tu mamy w tym? Czy mamy tutaj jakieś... Dobra, tu dalej nie pojedziemy. Tu też nie, ale powinna być jakaś sekretna lokalizacja, tak sądzę. W takich miejscach zawsze są sekretne lokalizacje. Skieruj konia do picia. Przygalopuj tutaj. Dobra, tu mamy domek. Tu jest. Tu coś jest, ale tutaj się nie wchodzi. Tu mamy zepsuty most. Już jestem ciekawa, bo dobrze by było, gdyby była jakaś sekretna lokalizacja. Może być, ale ja mogę być ślepa i jej nie dostrzegać. Oto my biedni na tym koniu śmigamy. No, nie widzę, ale będę jeszcze uważnie się przypatrywać wszystkiemu, bo pomijając dzisiejszy odcinek, jeszcze sobie trochę prywatnie pogram, ale nie chciałam grać, dopóki wam nie nagram First Looka, żebyście widzieli jakieś tam pierwsze moje reakcje, no że wiecie, nie?
to było bardziej autentyczne, ale skoro już wiem, jak jazda wygląda, jak to wszystko wygląda, to będzie można sobie jeszcze pozwiedzać świat i ewentualnie coś wam pokazać w dalszych odcinkach, jeżeli znajdę. No tak. Jest okej, ale tyłka nie urywa. Lecimy sobie teraz tutaj i polecimy sobie do Ustroni Księcia, do parku. Razem z Płotką oczywiście. Płotuś, tutaj możesz się napić i odpocząć. Jak się czujesz, Płotuś? Dobrze, dobrze, wspaniale, dobrze. Czyli nie jest dramatycznie. Graj w szachy, rozmawiaj o dobrym jedzeniu, trening konia. Płotka. Drugi poziom zwinności, czwarty, drugi poziom skoków. Płotka, ty draniu! Trening konia, Płotka, drugi poziom skoków. Idziemy, Płotka, się trenować. Konkursy odbywają się w soboty. Idź, Płotka, się ćwiczyć. O! No ja wam mówię, że to jest przeznaczenie. Zapytaj o możliwość zdobycia konia. A co, czemu jesteś zły? Żona ci trochę głowę suszyła za to, że z nami rozmawiałeś? No ej, ale on tak wygląda, tak no, fajny jesteś, no. Rozmawiaj o zmianach w sąsiedztwie. Przykro mi, że masz żonę. Możesz jej niedługo nie mieć. Zaproś do tańca kowbojskiego. Żartuj o politykach. Pochwal szczerze. On jest spięty. Sprawdź, jak się ma Umber. Konie można kupować i sprzedawać za simoleony. Na wartość pieniężną konia wpływają jego poziom umiejętności, wyniki w konkursach, jakość opieki i wiek. Koń, który posiada mistrzowskie geny, jest więcej warty. Czyli Płotka, jak trochę się wyszkolisz, można byłoby znaleźć ci pana Płotka. Opowiedz porywającą historię. Ja chcę z nim tylko rozmawiać. A możemy go zaprosić do tańca kowbojskiego? Zgodzisz się? Czy jesteś zbyt bardzo zdenerwowany? Aha. Typ nas ewidentnie... Ale cię olał! A Płotka? Trening konia. Czemu nas olałeś? Czemu mnie olałeś? A tutaj ludzie śpią na kanapach, to jest dziwne. Płotka wróciła z treningu z ulepszoną umiejętnością. I poszła na trening. Centrum Miejsc Dziecka jest otwarte od 7 do 19. Jeżeli natrafisz na zamknięte drzwi, odwieź nas następnego dnia, by przeżyć niezwykły dzień pełen ćwiczeń i rywalizacji. No dobrze. Ładny ten budynek, nie? Fajnie to wygląda. A samo to otoczenie też nie jest najgorsze, tylko ja bym się zastanawiała... Ja bym chciała winogrona. Ale nie wiem, czy je dostaniemy, jak zrobię tutaj kup nasiona, po prostu zestaw do hodowli owoców. Bo ja bym chciała zasiać, to otwórz paczkę. 6 winogron i 3 jabłka. No dobrze. To jednak jest dobrze, jednak się udało. Kup kozy miniaturki, sprzedaj przedmioty, kup produkty spożywcze i towary. O, możemy to kupić. Ciekawe! Ciekawe, że tu można to kupić. Tu jest czyjś dom. Czy coś jeszcze tutaj ciekawego mamy? To jest dom, to jest tylko tak na ozdobę. No, wygląda to jak takie otoczenie rancherskie. Tutaj można chyba z koniem sobie posiedzieć, ale idziemy kupić sobie coś ciekawego. Chciałabym się na imprezę udać. Gdzie są te imprezy słynne? Białe mięso, cebula, cukier, cytryna, jazda konno. Koński przysmak o działaniu podstarzającym, mąka, pietruszka, siano, truskawka. O, tu też są winogrona. Wędkarstwo nawet.
kupimy sobie truskawkę i ja idę zobaczyć, bo ja bym chciała jeszcze w tym dzisiejszym odcinku potańczyć. Gdzie tu można tańczyć? Tu można, Dębowa Beczułka. I my idziemy sami. Płotka mam nadzieję, że wróci do domu, jak pójdziemy sami. Trochę imprezy by się przydało jeszcze sprawdzić. Ten taniec cały. Płotka, jak leci, wyszczotkuj, nakarm, podrap. Opieka nad koniem. Działania, otwórz, sprzedaj, dowiedz się więcej, wybierz się na przyjażdżkę przyjazne. Zachęć do postarania się o potomstwo z... No nie, no dobra, nie będziemy. No nie, no dobra. Leci ta z nami płotka wszędzie. Ale może to dobrze, powiedzmy, że patatejamy na niej. Tak wygląda miejscówka. Więc idziemy ją sprawdzić. Podejdź tutaj. A możemy płotkę wygnać do ćwiczenia gdzieś? Chyba mieliśmy móc. Głód kiepsko. To mu damy, mu w sensie jej damy nakarm z ręki. Siankiem. Dobra. Ja chcę tutaj na imprezę iść. Kim jest Jake? No nie, no Jake, ty nie jesteś taki jak tamten Sim. Oho, jego żona jest. To będzie tyle, jeżeli chodzi o wyrywanie. A może przyjdzie, może przyjdzie. Zmieńmy sobie strój. Nie. Aha, to ja nie mogę tak sobie zmienić. Nie, mogę sobie tak zmienić. Właśnie, zmień strój. I lecimy sobie w imprezowym. Gdzie twój mąż, kochana? Gdzie jest twój mąż? Chodź tutaj, Umber. Ćwicz przygotowanie, przygotuj drinka, zamów drinka. Herbata, ostre skrzydełka, musująca zebra, płonąca, smaczna sól. Jest! Jest! Podejdź tutaj razem. Czy tu jakaś muzyka fajna zagrana? Opowiedz dowcip, że koń by się zaśmiał. Flirt. Na pewno jest w związku. Popraw humor. Ale ja bym się chciała napić tych win, a ich tu nie ma, więc jak ja mogę się napić i jak tutaj można sobie potańczyć i się pobawić? No powiem wam, że jego żona go bardzo, bardzo obserwuje, stoi tutaj, patrzy, co robi jej mąż. Umber czy Umer, bo ja nie wiem. Umber, okej. Okay. Niech będzie. My sobie wrócimy już do nas. Ponieważ jest północ, a jest jeszcze jedna rzecz, którą bardzo chcę zrobić. W ogóle jak nasze rancho dziwnie wygląda. Wracamy sobie do domu. No nie, nie będziemy go zabierać. W ogóle on ma dzieci. Ale trudno, fajny jest. Znaczy, to nie jest główny punkt tego first looka, żeby podrywać jakiegoś Sima, ale lecimy sobie tu, ponieważ ja chcę sobie zasiać. Chcę sobie zasiać cytrynę, chcę sobie zasiać, moi drodzy, jabłko i chcę sobie zasiać truskawki i chcę sobie zasiać tutaj winogrona. Więc wszystko to będziemy sobie teraz... Siać. Czemu nie możesz podejść? Przecież tu są normalnie drzwi. Jak to nie możesz podejść? Co ty mi tu? Co ty mi tu opowiadasz? No weź, Grażyna. Jak nie możesz tu podejść? Żartuj sobie ze mnie. Zasiej cytrynę.
No! I proszę bardzo, jabłko zasiejesz. I tutaj zasiejesz truskawki i zasiejesz 3 razy winogrono. Wszystko będziesz tutaj sadzić. A, płatka zrobiła kupę. Czy z tej kupy można zrobić... A może on nie chciał z nami za bardzo tańczyć, dlatego że my mieliśmy kupę w wyposażeniu. Roślinki pięknie nam tutaj siedzą, a my spróbujemy sobie zrobić nektar. Kup podstawowe składniki, czyli możemy z ziemniaka robić też? Ale nie wiem, kupimy to, żebyśmy mieli wszystko. I zrobimy przyrządź nektar. Nektar jabłkowy, winogronowy, owocowy, dowolna jagoda, witalności. No lecimy z winiaczem winogronowym, a jakżeby inaczej. Chcę zobaczyć przyrządzanie nektaru, bo my tutaj mamy jeszcze nektar sprzedawać, więc skoro mamy go sprzedawać, to wypadałoby coś tutaj zrobić, nie? O nie, to będzie tak obleśnie. O Jezu, to jest jak w Sims 3, zdobyta umiejętność przyrządzania nektarów. No to będziemy trochę mieć z tym zabawy. O, płotka jak zwykle przechodzi przez... No to jest typowa płotka, to jest tak jak płotka w Wiedźminie. Bez aktualizacji. Skacze po wszystkim. A tu mamy te nasze małe zwierzątka, które też nam pozwalają zarobić parę groszy. Przyrządź to, kochanie, przyspieszymy cię. Spróbujemy ten nasz obrzydliwy... nektar, który tutaj mamy. Jakoś normalna. Wypij. Centralnie, jak jakiś miniacz w parku. O, nie mogę. O, winiacz w parku. I co z tym winiaczem w parku? Nalej porcję, wychlejemy cały, bo ponoć... Moi drodzy, od dużej ilości nektaru coś ma się dziać. Wypij. Stało jeszcze jedno. To też wypij. Nie, nie zmywaj, kochana. Sprzątnij. I to wyrzucimy. I mamy tutaj interakcję. Jest nektar, jest dobrze. Gdzie kończy się Jasmine, a zaczyna nektar? Trudno powiedzieć. Zresztą, jakie to ma znaczenie? Jasmine jest nie do pokonania. Jasmine powinna chyba jednak trochę przystopować z nektarem. Czyli jakbyśmy mieli jeszcze jedną butelkę, to byłoby lepiej z tego, co rozumiem. To ciekawe, to ciekawe. No dobra, ale na dzisiaj to chyba będzie tyle, bo ten odcinek będzie za długi, jeśli chodzi o ten first look. Zaproszę was jeszcze na kilka odcinków z tego, bo będzie miniseria. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Natomiast ja wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście trzymajcie się wszyscy cieplutko, dajcie znać, jak podoba wam się ten dodatek. I czekajcie na moje pozostałe materiały, gdzie dokładnie wam omówię tryb kupowania i budowania, gdzie dokładnie wam omówię kas. No tutaj będzie taka trochę pogubiona ta rozgrywka, no bo jak wiecie, no first look to first look, nie? Czyli ja pierwszy raz gram w to i tak bez doświadczenia. Ale już następny powinien być troszkę lepszy, bo prywatnie sobie jeszcze troszkę poogarniam, zobaczę, przetestuję, może poduczę trochę umiejętności naszej simki, żebyśmy już mogli sobie zobaczyć jakieś ciekawsze rzeczy następnym razem. Trzymajcie się cieplutko, cześć! Thank you.